Nigdy nie wiadomo, gdzie jesteś. Czy jesteś w Missouri, w mieście Kansas City, czy jesteś w Dallas, w stanie Iowa. Iowa znaczy w języku Indian śpiący ludzie. Stan Iowa, stan śpiących ludzi. Kiedyś. Teraz też nie jest za rzeźko, ale dobra. Piękny mural, który czytamy. Des Moines, Iowa, USA. Na dole. Tam jest oczywiście Kapitol i tak dalej, atrakcje. Des Moines, nazwa. Prawdopodobnie albo od nazwy kaplicy we Francji, gdzie modlił się i potem przyjechał tutaj, właściwie przypłynął jeden z mnichów, albo od nazwy rzeki Des Moines, czyli rzeka mnichów, albo jest taka fajna opowieść też, lokalna tutaj, zaczerpnięta z tradycji ludowej, że jeden z tych mnichów miał na imię Jacques. W XVII wieku zapytał Indian Peoria: słuchajcie, a jak się nazywa plemię, które mieszka w górę rzeki, o którym tak niepochlebnie się wyrażacie i czasami nawet zabijecie kogoś z ziomków tamtejszych? Oni mówią, że to plemię nazywa się Moingoana. Całkiem niedawno naukowcy, lingwiści, odkryli, że Moingoana znaczy shit faces, czyli ludzie o twarzach, o wyglądzie albo w kształcie. No i słuchajcie, więc to jest też taka nazwa, być może tak się to nazywało, a w ogóle kiedyś miasto Des Moines nazywało się Fort Raccoon, czyli Fort Shop Pratch. Póki co to więcej atrakcji przedstawiał Borat o Kazachstanie, ale jeszcze jest fajne. Jeden z Supermanów, który grał jakiś tam powrót Supermana albo, nie wiem, zawrót Supermana, też był z Des Moines. Od 1942 roku, 1942 do 2009 w Des Moines pomiędzy 2 w nocy a 6 rano nie wolno było tańczyć. Także tym razem nie spod Kapitolu, ale spod tego oto murala z ulicy w środku dnia z sennej Iowy.